W świątecznej atmosferze odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Światu Nadziei w Śmiglu. Zajrzeliśmy tam z naszą kamerą. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Światu Nadziei w Śmiglu pomaga w rozwiązywaniu trudności związanych z wychowaniem, edukacją, rehabilitacją, wypoczynkiem chorych i niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Poprzez organizację imprez integruje niepełnosprawnych ze środowiskiem. Przy stowarzyszeniu działają warsztaty terapii zajęciowej, które dwa razy do roku przy okazji świąt organizują kiermasze rękodzieła. Tradycją stowarzyszenia jest też świąteczne spotkanie, na którym spotykają się podopieczni, ich rodzice oraz pracownicy organizacji. To są najlepsze momenty, kiedy chwilę można odpocząć od tej codzienności i wspólnie poprzebywać. To było miłe popołudnie spędzone w radosnej, świątecznej atmosferze. Podopiecznych stowarzyszenia odwiedził także zając, który zostawił słodkie upominki.